Pan poseł Kłopotek powiedział, że wybory dla niego to święto demokracji. Pełna zgoda z tym, że to święto demokracji niekoniecznie musi oznaczać pielgrzymkę do lokalu wyborczego. Ja wolałbym to swoje święto demokracji spędzić przy komputerze i wszelkie badania pokazują, że bardzo wielu młodych ludzi również wolałoby spędzać święto demokracji, jakim są wybory, przed komputerami. I w niczym klikanie na komputerze w niczym nie jest gorsze od stawianie krzyżyka czy piórem na kartce wyborczej, ale trochę wybiegłem do przodu, dlatego że mówię o wyborach internetowych, a natomiast na razie mówimy o korespondencyjnych w tym projekcie ustawy. I mam takie pytanie do posła z sprawozdawcy. Ja zacytuję coś. Rząd chce, by już w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku Polacy mogli głosować przez internet. Traktujemy projekt zmian w prawie wyborczym w sprawie możliwości głosowania przez internet pilotażowo. Wybory do Parlamentu Europejskiego są stosunkowo mało skomplikowane. W przyszłym tygodniu ma się odbyć spotkanie przedstawicieli Platformy Obywatelskiej i Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie elektronicznego głosowania. Kto to powiedział? 15 kwietnia 2008 roku takie słowa wypowiedział szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorz Schetyna. Grzegorz Schetyna 18 miesięcy później podał się do dymisji, z tym, że o ile wiadomo, ta jego dymisja nie miała nic wspólnego z niedotrzymaniem obietnic co do wprowadzenia głosowania przez internet. I w związku z tym pytanie, dlaczego rządzący Platforma Obywatelska wycofali się z zapowiedzi głoszonej 2008, ponad 5 lat temu? Dziękuję bardzo.